Klub Kobiet spotkał się na pierwszym powakacyjnym spotkaniu w Centrum Kultury Teatr. Tematem spotkania była mediacja jako alternatywny sposób rozwiązywania konfliktów. Po wakacjach, po wakacyjnej przerwie, Klub Kobiet znowu w komplecie. Tak, oczywiście. Dzisiaj pierwsze inauguracyjne spotkanie. Rozpoczęliśmy od ciekawego tematu, czyli mediację. No, coraz bardziej popularny temat, ale bardzo niedoceniany. Ale myślę, że kolejne spotkania nasze będą się rozwijały cyklicznie. Co miesiąc będziemy spotykali się w różnych dniach. Do tej pory była to zawsze druga środa miesiąca, ale jak życie samo pokazało, trudno nadążyć za terminami gości zapraszanych, więc będziemy bardzo elastyczni, będziemy się dostosowywali do terminów naszych tutaj zaproszonych gości. Prelekcję poprowadziła Ilona Mroczkowska z Polskiego Centrum Mediacji, filii w Grudziądzu, która przedstawiła zalety, jakie wypływają z takiego sposobu rozwiązywania sporów i konfliktów. Spotkanie Klubu Kobiet i temat przewodni mediacja. Tak, tym razem inauguracja Klubu Kobiet rozpoczęła się od tematu mediacji. Ja się bardzo osobiście cieszę, że zostałam zaproszona i mogłam wystąpić podczas tego spotkania. Cieszę się tym bardziej, że mediacja jest ciągle mało znanym tematem w Grudziądzu i uważam, że każda okazja, gdzie można na ten temat porozmawiać i powiedzieć, czym tak naprawdę jest mediacja, stwarza dobrą okazję do promocji tego sposobu alternatywnego rozwiązywania konfliktów. Jest to sposób tańszy niż tutaj tradycyjna droga sądowa, jak to pani ujmowała w swoich słowach kierowanym do uczestniczek. Tak, mediacja jest procesem o wiele tańszym od procesu sądowego. Zależy to oczywiście od konkretnej sprawy kierowanej do mediacji, natomiast zdecydowanie muszę przyznać, że jest to korzystniejsze, tańsze, ale także dany konflikt może zostać szybciej rozwiązany, może się nawet zakończyć ugodą, porozumieniem w ciągu 30 dni. Mediacje mogą dotyczyć nie tylko sfery gospodarczej, ale i społecznej. Jest jeden warunek. Aby mediacja była skuteczna, muszą przystąpić do niej dwie strony konfliktu, które muszą jednocześnie samodzielnie wyrazić chęć wzięcia udziału w mediacji. Mediacja to nie tylko sprawy gospodarcze, ale również i rodzinne. Tak, tak naprawdę do mediacji mogą trafić każdy rodzaj konfliktu, sporu. Mogą być to sprawy rodzinne, które mieszczą się w zakresie spraw cywilnych, mogą być to sprawy karne i z nieletnim, dlatego nie ma ograniczeń. Ograniczenie może stawiać tylko dana osoba, czyli dana strona, ponieważ mediacja jest procesem dobrowolnym, więc strona musi wyrazić zgodę na to, że chce wziąć w niej udział. Czyli muszą dwie strony wyrazić zgodę, a może są jakieś sposoby, żeby ich do tego zachęcić? Przyznam szczerze, że mediatorzy Polskiego Centrum Mediacji nie stosują metod, mówiąc kolokwialnie, zmuszania stron do mediacji. Otwarcie pytają, czy strona jest zainteresowana. Przedstawiają przede wszystkim zalety mediacji i myślę, że to jest najbardziej uczciwy sposób, że strona ma możliwość podjęcia decyzji, czy wyraża zgodę na ten proces, czy jednak woli spotkać się z drugą stroną, bo nie chce być przeciwnikiem w sądzie. Sąd to już ostateczność, prawda? Tak, sąd to ostateczność i mediatorzy starają się, aby mediacja była coraz bardziej popularna, aby coraz więcej osób jednak decydowało się na ten sposób rozwiązywania konfliktów. Myślę, że ciągle trzeba edukować społeczeństwo, trzeba docierać do poszczególnych grup społecznych i coraz więcej o tym mówić, że sąd czy proces sądowy, mówiąc konkretnie, nie jest jedyną drogą. Jak trafić, gdzie zwrócić się z prośbą o mediację?
My jako filia Polskiego Centrum Mediacji zachęcamy do korzystania z bezpłatnych dyżurów i tak zwanych porad mediatora. Mogą Państwo do nas przyjść. Konkretnie udzielamy porad w poradni rodzinnej Krąg na osiedlu Strzemięcin przy ulicy Śniadeckich 6 i tam mogą Państwo zasięgnąć porady mediatora, mogą Państwo dowiedzieć się, w jaki sposób nie tylko rozwiązać swój konflikt, ale zapobiegać kłótniom i sporom. Oprócz tego mogą Państwo nas znaleźć oczywiście na stronie Sądu Okręgowego w Toruniu. Tam również widnieje lista stałych mediatorów. My oczywiście na niej jesteśmy. Już w przyszłym miesiącu kolejne spotkanie, tym razem plenerowe Klubu Kobiet. Odbędzie się ono w Solankach. Kolejne spotkanie odbędzie się w Piramidzie. Będzie to spotkanie, właściwie dwie jakby firmy, Solanki będą reklamowały swoje jak gdyby no, swoje miejsce do odpoczynku, tak, i relaksu oraz osoba, tutaj właściciel sklepu z bielizną, sklep mieści się w Alfie i właśnie pan będzie przedstawiciel czy przedstawicielka tego sklepu będzie mówiła o dopasowaniu bielizny dla pań. Bardzo ciekawy, atrakcyjny temat. A czy będzie może jakieś, może będą jakieś próbne zabiegi? A trudno powiedzieć, ponieważ to jest niespodzianka. Osoba, która przyjdzie, nie podawała nam scenariusza, nie znamy. Myślę, że troszeczkę kobiety lubią niespodzianki i to będzie niespodzianką. Natomiast kolejne spotkania, których tematyka wyniknęła w dużej mierze z dzisiejszego spotkania, będą też bardzo atrakcyjne i trudno powiedzieć właściwie, nie mogę dzisiaj... Same niespodzianki. Tak, same niespodzianki, a kobiety, w ogóle ludzie lubią niespodzianki, a szczególnie kobiety. Także każde spotkanie będzie na pewno bardzo atrakcyjne. Liczymy na to, że przyjdzie coraz więcej pań. No, dziś rozpoczyna się okres jesienny, więcej czasu, dłuższe wieczory i myślę, że panie będą chętne do naszych spotkań.